Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku naszego programu kulinarnego. Dzisiaj przygotujemy tartę czekoladową z malinami, ale oczywiście bez glutenu. W bezglutenowych cukierniach w dużych miastach można już kupić bezglutenową tartę. Nie należy ona jednak do najtańszych deserów. Zdecydowanie taniej, zdrowiej i ciekawiej przygotować ją we własnym domu, w swojej kuchni. Zapraszam serdecznie do wspólnego pieczenia. Szykujemy nasz deser. Teraz mieszamy mąkę z cukrem, pudrem, kakao i solą. Przesiewamy składniki, aby je dobrze napowietrzyć i pozbawić grudek. Suche składniki mamy już przesiane. Robimy w nich dołek, dodajemy zimne masło i zimne żółtka. Zagniatamy wszystkie składniki na jednolitą masę. Staramy się to zrobić jak najszybciej, aby ciasto nam nie zmiękło i nie stało się zbyt elastyczne. Ciasto jest już gotowe, owijamy ją w folię spożywczą i wstawiamy na około godziny do lodówki. Ważna uwaga, jeśli z różnych względów użyjecie w tym przypisie margaryny zamiast masła, pamiętajcie, że to ciasto musi stać w lodówce około 2 godzin, bo margaryna zdecydowanie dłużej tężeje. Ciasto jest już twarde, wyjmujemy je z folii, układamy na papierze i rozwałkowujemy między dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Zosiu, pomożesz mi wałkować? Ubierz fartuszek, podejdź na chwilkę. O, jesteś. Chodź, pomożesz mamie. O, zaraz coś, ale mocno. No, nie jest tak łatwo, nie? Czekaj. O, tak, to jest dobry pomysł. A teraz przekładamy to ciasto do formy. 3-4. 3-4. Pięknie. Teraz delikatnie zdejmij. O, zobacz, jak pachnie. Zobacz, Zosiuka. Ale zapach. A ty uklepuj te kawałki ciasna na dnie. Tutaj? Mhm, tak wylepiaj nimi. Delikatnie, nie? Żeby... Teraz weź widelec, Zosia, i nakłuj w kilku miejscach widelcem. Tak, tak. Okay. Mhm. Ale tak, żeby doszło do końca, czy? Tak, tak. Mhm. Super. Teraz wkładamy tartę na 15 minut do zamrażarki. I nastawiamy piekarnik na 200 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół. Schłodzoną tartę wkładamy do piekarnika na 15 minut. Gdy tarta stygła, odparowałam dżem i ubiłam w nią śmietanę z serkiem mascarpone. Czas na dekorowanie. Zosia, zaczynamy? Pomożesz? Tak. Robimy dalej? Zostawiamy to czy nie? Teraz, Zosieńko, rozsmaruj to. Tak, a ja wstawię do tego garnek. Rozsmaruj płasko po całej powierzchni. Dżem jest miękki, więc się łatwo będzie rozsmarowywał. No, tutaj po brzegach. Zosia, zrobisz kleksiki z bitej śmietany. Dostarczy. Dobra. Nie mamy szprycy, ale poradzimy sobie łyżeczką. O, Zosia jest mistrzynią dekorowania. Mhm. Tarta przez 2 godziny chłodziła się w lodówce, teraz ją wyciągamy i degustujemy. Zosia, jesz ze mną? Tak. Dobra. Piękne. Proszę łyżeczkę. Zgubniemy. Ja chcę zbyt tą śmietanę. Mąki czekoladowe mocno. Pycha. Jak u ciebie. A chcę jeszcze. Uwielbiam połączenie gorzkiej czekolady, czarnej porzeczki i bitej śmietany i ta malina jest po prostu rewelacyjna na końcu. Cieszę się, że wspólnie z nami spędziliście dzisiaj czas. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji.
subskrybowanie kanału Bezglutenowej Mamy. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Wystarczy tylko, że klikniecie, klikniecie dzwoneczek przy przycisku subskrybuj. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmikach na kanale Bezglutenowej Mamy. Zapraszam. A ja zapraszam do jak najczęstszego zaglądania na mój blog www.bezglutenowamama.pl. Tam informacje o warsztatach, nowych przepisach i imprezach. I do zobaczenia za tydzień.